Cześć, nazywam się Ewa Kunik. Jakiś czas temu Robert z Justyną zaprosili mnie na trening chodzenia. Pierwszy raz miałam okazję uczestniczyć w czymś takim. Jest to super sprawa. Z mojej strony jako fizjoterapeuty mam parę wskazówek, które mogłabym podsunąć osobom trenującym ten sport. Chodzenie jest sportem dla każdego. Jeżeli traktujemy jednak ten sport bardzo poważnie i chcemy uniknąć kontuzji lub poprawić wyniki, mam dla Was bardzo fajny test do zaproponowania. Nazywa się on FMS, czyli Functional Movement Screen. Test składa się z 7 ćwiczeń i na podstawie tych 7 ćwiczeń jesteśmy w stanie ocenić swoją funkcjonalność, czyli to, czy możemy ulec kontuzji podczas uprawiania sportu, czy nie. Każde ćwiczenie jest punktowane od 0 do 3. Tak naprawdę test wykonujemy przy fizjoterapeucie lub trenerze personalnym, który ocenia nasze zakresy ruchomości, elastyczność tkanek, ale zresztą może co ja Wam będę opowiadała, sami zobaczcie. Jako wyczynowy zawodnik, a teraz już właściwie jako trener, wciąż poszukiwałem i teraz poszukuję odpowiedzi na pytania, w jaki sposób optymalnie wykorzystać potencjał organizmu, jak trenować najpierw siebie, potem też innych, by nie ulegać kontuzjom, by to, co robimy, było bezpieczne i efektywne. Takim swoistym odkryciem dla mnie było stwierdzenie, że 7 ćwiczeń w zestawie FMS przeanalizowane przez fizjoterapeutę z instrukcjami dla trenera, co dalej robić, jak pracować, by tworzyć, by budować tę równowagę wewnętrzną. Mam tutaj na myśli rozkład sił w łańcuchach biokinematycznych organizmu zawodnika. To daje mi niesamowicie cenną instrukcję. Poprosiłem Justynę, moją żonę, by poddała się takiemu badaniu. No, ja znam doskonale jej możliwości, ale szczerze powiem, dopiero teraz w niektórych szczegółach widzę, co jeszcze powinniśmy poprawić. Mam wrażenie, że każdy z nas potrzebuje znaleźć odpowiedź na takie pytania i do tego są specjaliści, do tego służy współpraca między nami, trenerami i specjalistami od fizjoterapii, którzy wiedzą po prostu od nas lepiej i potrafią nas ukierunkować. Zobacz sobie tę zmatę, dobra? Trzymaj uważnie, żebyś się nie uciekała biodrem, byt. Dobra, mamy to. Dzięki, Justyna. Zapisujemy punktację. To co, test już skończony? Tak, test skończony. Zrobiliśmy 7 tutaj ćwiczeń i tak naprawdę na podstawie tych 7 ćwiczeń jestem w stanie ocenić, że dobra jesteś, jeżeli chodzi o twoje wyniki sportowe. Naprawdę. Wiesz co, oczywiście jest parę rzeczy, nad którymi musimy popracować, między innymi stabilizacja kończyny dolnej, no i zakresy ruchomości przy tym pierwszym ćwiczeniu w stawach biodrowych i z utrzymaniem tego kika nad głową, ale wynik, który uzyskałaś, jest naprawdę w porządku. Jaki to wynik? 19 punktów na 21, także jest okej. Okay. Robert Lewandowski ma 27 punktów, także wiesz, że dużo nie brakuje. No ale to są mega rzeczy. A jaka jest przeciętny wynik? Wiesz co, przeciętny wynik jest mniej więcej około 16-17, taki wynik już alarmujący jest to 14 punktów. Poniżej 14 punktów, jeżeli osiągamy, lub jeżeli osiągamy 14 punktów, już powinniśmy zacząć trenować, poddać się rehabilitacji, żeby po prostu nie mieć żadnych kontuzji podczas uprawiania sportu. Ale czy 19 punktów to znaczy, że jest na tyle super, że de facto nie pracujemy nad sobą? Znaczy, tak, to jest super, ale pamiętajcie, że zawsze jest nad czym pracować, więc tak naprawdę jeszcze tam parę rzeczy trzeba było dopracować, także nie można się dać na laurach, nie? Świetnie. Chociażby po to, żeby ten wynik się nie obniżył. Oczywiście, że tak, to bardzo dopracowanie. O, ważna uwaga, bo tak, idziemy tylko w górę, ale walczymy o to, żeby nie poszło w dół. To jest chyba taka bardzo prosta i łatwa do zastosowania metoda, prawda? Oceny. Tak, tak naprawdę wiesz, to jest fajne w tej metodzie, że pacjent, który przychodzi, sam widzi rzeczy, nad którymi musi popracować, bo tak naprawdę czuje te ograniczenia. Po pierwsze też jest bezpieczne, bo nie możemy sobie zrobić krzywdy. Łatwo możemy ocenić ja i pacjent tą metodę, możemy się komunikować już w trakcie, więc tak naprawdę ona jest dostępna dla wszystkich. I potem co, miesiąc, dwa na przygotowanie do kolejnej próby, dajesz zalecenia trenerowi, pacjentowi, pracujesz z pacjentem, jak to wygląda? Tak, zależy też nad czym musimy pracować. Mniej więcej jest to miesiąc, około 2 miesięcy. Po takim czasie taki pacjent przychodzi znowu na taką kontrolę, żeby zobaczyć, co udało się w tym czasie wypracować, a nad czym musimy jeszcze troszeczkę się coś tam powiedzieć. Świetnie, to chyba możemy podziękować się, wie co? Brawa wielkie dla Was. Ja dla Was też, dobrze? Świetnie, piąteczka.
Kamilka, tak jest. Słuchajcie, no mamy to. Myślę, że FMS to są takie trzy literki, które warto zapamiętać. Każdy chociaż powinien o tym wiedzieć. Jeżeli chcemy chodzić efektywnie, zdrowo, regularnie kontrolować łańcuchy biomechaniczne, biokinematyczne, tak? Zakresy ruchomości, ale naukowo poszło teraz. Róbmy to w taki prosty sposób. Ja powiem tylko, nie, to jest prawda, że malisi pierwsi byli poddawani testom FMS i teraz cała NBA i cały futbol amerykański wszyscy badają. Amerykanie to potrafią, my też tak róbmy.